chcielibyśmy Wam powiedzieć o tym, o historii naszej firmy i o tym, jak nam się udało właśnie pozyskać najpierw pierwszego inwestora, potem drugiego. Mamy to zorganizowane w ten sposób, że najpierw opowiemy trochę o tym, czym jest w ogóle showroom. Jeżeli ktoś nie wie, to postaramy się szybko opowiedzieć. Później to, jak nam się udało właśnie pozyskać najpierw pierwszego, potem drugiego inwestora. Dalej, jakie nauki wynikają z pierwszych kilku miesięcy naszej współpracy z inwestorem strategicznym, czyli z Burdą. I później na koniec kilka takich rzeczy, które zaobserwowaliśmy, które się zmieniły w, tak jakby w całej firmie w trakcie tego procesu. Generalnie to jest trochę inna sytuacja niż ta, o której mówił Radek, bo my nie wyrośliśmy z żadnej dużej firmy, tylko z małej agencji, którą prowadziliśmy we dwóch. Mieliśmy jednego programistę, także tu proces był trochę inny. I właśnie w październiku 2011 w ramach tej agencji zrobiliśmy aplikację, która już wtedy się nazywała Showroom. I generalnie to była aplikacja dla naszych koleżanek, które sprzedawały torby. No, marka się nazywa Bagaż. Cały czas sprzedają te torby u nas i obserwowaliśmy, jak one założyły tę markę, zorientowaliśmy się, że na Facebooku jest tak jakby centrum ich działania. Nie miały w ogóle strony internetowej, tylko fanpage'a, no i nie wiedziały, jak sprzedawać. Nie miały zielonego pojęcia o e-commerce, o tym, jak to się robi, więc stworzyliśmy dla nich tę aplikację, ona była bardzo prosta. Dziewczyny zaczęły sprzedawać pierwsze torby, a my pomyśleliśmy, że skoro mamy już tę aplikację, to pojedziemy na Fashion Week do Łodzi i pokażemy tę aplikację innym projektantom. Tam gadaliśmy z kilkudziesięcioma projektantami i tak naprawdę wszyscy powiedzieli, że chętnie spróbują. Też dlatego, z powodu tego, jaki był model biznesowy, o którym za chwilę powiemy. Także po Fashion Weeku, który był chyba w listopadzie, mieliśmy już paru dziesięciu chętnych projektantów, więc wróciliśmy do Warszawy, zamknęliśmy agencję i zaczęliśmy zajmować się tylko tym. I w styczniu 2012 już powstał showroom, który bardziej przypominał to, co jest teraz, czyli cała platforma e-commerce, która oprócz tej aplikacji facebookowej została rozszerzona o sklepy, które można instalować na własnej stronie internetowej i o multibrand shwrm.pl, który agreguje produkty od projektantów korzystających z tych aplikacji. Nie wszystkich projektantów, to znaczy tam dopuszczamy tylko niektórych, których uważamy, że warto tam dopuścić. No i multibrand okazał się tak naprawdę największym sukcesem i największa część obrotów obecnie jest właśnie generowana tam. No, tutaj mam przykłady właśnie, to jest strona internetowa jednej z naszych projektantek, która jest podpięta pod showroom, a tu jest multibrand. No właśnie, model biznesowy jest prosty. Pobieramy prowizję tylko od zrealizowanych zamówień, czyli projektanci nie mieli żadnych barier wejścia do showroomu. Mogli dodać produkty i zaczynali nam płacić dopiero w momencie, kiedy coś sprzedali. I to bardzo ułatwiło nam przekonanie ich. I my jesteśmy pośrednikiem, to znaczy pobieramy te prowizje, ale produkty wysyłane są przez projektantów. My mamy taką fajną integrację z UPS-em, czyli projektant tylko wybiera dzień i godzinę, kiedy kurier ma odebrać tę przesyłkę i kurier to odbiera od niego, my nie mamy żadnego magazynu. Natomiast dla kupujących my jesteśmy taką gwarancją, że jeżeli zapłacą, to te pieniądze idą do nas, my czekamy, aż zamówienie zostanie zrealizowane i wtedy przelewamy pieniądze projektantowi, pomniejszone o te prowizje. Prowizja wynosi kilkanaście procent i to jest dla projektantów akceptowalna wysokość. Cześć, ja jestem Jasiek. Tak, i zanim showroom spotkał korporację swoją, czyli Burdę, to jeszcze po drodze spotkał kilka innych firm i osób. Pierwsze osoby spotkaliśmy w grudniu 2011. Zbraliśmy się z naszym pomysłem jeszcze wtedy na Pitch Rally. Pech chciał, że było to Pitch Rally, które pokrywało się z drugim warszawskim startup weekendem i na nasze Pitch Rally nie przyszedł ani jeden inwestor. Więc pitchowaliśmy przed pustą salą. Tak, na szczęście był tam Tomek Chłodecki, jeden z ówczesnych analityków Hard Gamma Ventures, z którym w kuluarach pogadaliśmy sobie o naszym pomyśle i który sprzedał właściwie nas Krzyśkowi Kowalczykowi, który zarządza Hard Gamma sami. W styczniu, kiedy ruszyła nasza platforma, dokładnie 25 stycznia, pierwsza rzecz, jaką zrobiliśmy, zanim oczywiście sprawdziliśmy, czy coś się sprzedało, to odezwaliśmy się do Krzyśka i powiedzieliśmy: Krzysiek, ruszyliśmy, showroom działa, chcielibyśmy się z tobą spotkać. Spotkaliśmy się bardzo szybko, przedstawiliśmy nasze plany, przedstawiliśmy prognozy finansowe, które, jak nam się wtedy wydawało, jesteśmy w stanie wyciągnąć.
I właściwie w ciągu dwóch, niecałych trzech tygodni deal był dograny. Na początku marca Hard Gamma Ventures w seedowej rundzie kupiło 20% udziału w naszej firmie. Będziemy później mówić o tym, jakie są plusy i jakie są minusy współpracy z funduszami i z inwestorami. Plusem współpracy z Krzyśkiem było to, że już w pierwszym tygodniu po podpisaniu umowy spotkaliśmy się z przedstawicielem pierwszego funduszu, który potencjalnie mógłby zainwestować w nas w rundzie A. Nie mieliśmy zielonego pojęcia, co mu powiedzieć, nie wiedzieliśmy zupełnie, kto to jest. Zgooglowaliśmy go na szybko przed spotkaniem, ale to pokazuje, że jakby jest zainteresowanie i też warto w tej seedowej rundzie współpracować z funduszami, które mają w swoich szeregach dobrych networkerów. Później rozmawialiśmy z wieloma funduszami. Myśląc o rundzie A, stwierdziliśmy, że chcemy rozmawiać już właściwie tylko z funduszami międzynarodowymi. Udało nam się podjąć rozmowy z kilkoma funduszami. Po drodze gdzieś pojawiła się Burda, dotarliśmy tam dwoma kanałami. Pierwszy kanał to był kanał modowy, poprzez redaktorów polskich miesięczników zainteresowaliśmy dział marketingu Burdy International, z którym potencjalnie mogliśmy coś zrobić. W tym samym czasie Krzysiek skontaktował nas z osobą, która jest odpowiedzialna za technologię w Burdzie, to jest Jean-Paul Schmetz. I okazało się, że Jean-Paul i Chief Marketing Officer Burdy przyjeżdżają wspólnie do Polski na spotkanie. Mieli chwilę wolnego czasu, mieli open hours, na które mogło przyjść wiele firm, przyszliśmy tylko my, więc tak naprawdę mieliśmy 3 godziny ich czasu i mieliśmy 3 godziny na to, żeby przekonać ich, że jesteśmy fajnym pomysłem i że warto z nimi rozmawiać. Okazało się, że byliśmy na tyle skuteczni, że wrócili do nas większą ekipą. Na due diligence przyjechała większość zarządu Burdy International i po dniu spędzonym w naszym bardzo niewielkim biurze na Mokotowie podjęli decyzję, że chcą z nami pracować. Wszelkie ustalenia finansowe zajęły nam bardzo krótko. Potem oczywiście były kwestie prawnicze, dogadywanie umowy, ale cały proces inwestycji Burdy, zapomniałem zmienić slajd, cały proces inwestycji Burdy to było około 2-2,5 miesiąca. Burda sama była zszokowana, że tak szybko udało im się zamknąć ten temat. I teraz Michał, kilka słów o tym, jakie są zalety i jakie są wady posiadania inwestora, w szczególności tak jak w naszym przypadku inwestora branżowego, czyli inwestora strategicznego. No więc tak jak mówił Jasiek, szukaliśmy inwestora tak naprawdę od początku, już od podpisania umowy z Krzyśkiem, natomiast to nie było tak, że nie robiliśmy nic innego, tylko rozwijaliśmy firmę, pieniądze, które Krzysiek i Hard Gamma zainwestowali, przeznaczyliśmy na zatrudnienie nowych osób, na marketing tak dużo nie wydawaliśmy akurat, ale rozwijaliśmy się, no ale w trakcie cały czas poszukiwaliśmy kolejnego inwestora, bo wiedzieliśmy, że jeżeli chcemy tak naprawdę zrobić to, co mamy w planach, to będziemy potrzebowali kasy. Więc Burda nam się bardzo spodobała, mimo że trochę osób mówiło, że inwestor strategiczny na takim etapie to jest za wcześnie. Właśnie między innymi dlatego, że mają know-how. Burda jest wielkim koncernem medialnym niemieckim i oni obecnie, mimo to, że wywodzą się z prasy totalnie tradycyjnej, połowę obrotów już mają online. Czyli potrafili jakoś, znaczy tak jakby to przejście z tradycyjnej prasy do online'u im się całkiem nieźle udaje. Także wiedzieliśmy to, oni zainwestowali w Xinga, niemiecki LinkedIn, w Zooplus, który jest największym sklepem z rzeczami dla dzieci, przepraszam, dla zwierząt, niemieckim, międzynarodowym, blisko. Także oni mają ten know-how i co jest fajne, już po tej inwestycji tym know-howem bardzo chętnie się z nami dzielą. I to dotyczy zarówno mody, jak i biznesu. Jeśli chodzi o biznes, to naprawdę nie jest problemem, jeżeli chcemy się z kimś spotkać, czy to z Burdy wysoko, nawet postawionym bardzo, czy z którejś ze spółek od nich zależnych, to jest tak naprawdę jeden e-mail i są w stanie nam pomóc umówić. Jeżeli chodzi o modę, to też bardzo dużo osób poznaliśmy z redakcji modowych, z polskich to prawie wszystkich, z zagranicznych też dużo osób poznaliśmy, no i bardzo dużo od nich się uczymy. Tak jakby wiemy, że gdyby to był inwestor finansowy, to ten know-how biznesowy by na pewno był, natomiast już z takim modowym byłoby dużo ciężej, także to jest na pewno zaleta takiego inwestora jak Burda.
Drugą nie zaletą, której nie ukrywamy, że była dla nas bardzo istotna, to jest to, że my mieliśmy tak jakby budżet, który wiemy, że chcemy zainwestować w firmę i szukaliśmy określonej kwoty pieniędzy. No i jak dogadaliśmy te kwotę pieniędzy z Burdą, to później zaczęliśmy też rozmawiać, co oni mogą nam dać w swoich mediach, czyli budżet, który możemy wydać w ich pismach, czasopismach modowych i tak dalej. Także oprócz tego cashu, który dostaliśmy, który chcieliśmy dostać i który byśmy dostali pewnie też od inwestora finansowego, dostaliśmy solidną porcję budżetu reklamowego, który teraz powoli sobie wydajemy w gazetach, nie wiem, w ostatnich numerach InStyle'a, L były nasze reklamy. No i to jest coś, na co nigdy w życiu byśmy sobie nie mogli pozwolić, gdybyśmy mieli tylko inwestora finansowego i te pieniądze wydawali tak, no na pewno byśmy woleli wydać to w internecie niż w mediach tradycyjnych, natomiast tutaj, ponieważ mamy ten dodatek, to możemy sobie poeksperymentować. No i właśnie to jest kolejna wielka zaleta, to znaczy możemy eksperymentować i możemy sobie na przykład wziąć stronę w L i wrzucić tylko nasze logo na nią i zobaczyć, co się wtedy stanie. Nigdy byśmy tego nie zrobili właśnie po prostu mając pieniądze i kupując ją za normalną cenę cennikową, bo to jest, no generalnie w internecie za te kwoty można kupić bardzo dużo kliknięć i bardzo dużo konwersji, a tutaj możemy sobie eksperymentować i to jest też fajne, Burdzie też zależy na tym, żebyśmy prowadzili te eksperymenty i oni chcą tak jakby też z nami znaleźć jakiś model, dlatego że ciężko jest przenieść ruch i konwersję z tradycyjnej prasy do online'u. Oni to wiedzą i chcą z nami też eksperymentować i sprawdzać, jak to się robi. No i prestiż też jest bardzo ważny. Burda jest znana na świecie, w świadku internetowym i nie tylko, dlatego jak jeździmy na konferencje, to tak jakby to jest często otwiera drzwi i często jak mówimy, kto jest naszym inwestorem strategicznym, to no jest to dla nas duża, duża zaleta i niektórzy patrzą na nas poważniej niż na jakiś tam projekt z Polski, by patrzyli inaczej. Jeśli chodzi o wady, to jedną z takich głównych wad, o której myśleliśmy i której na razie jeszcze nie zauważamy, ale o której mówimy otwarcie, to jest to, że nasza współpraca z Burdą mogłaby nam potencjalnie utrudnić współpracę z innymi na przykład tytułami modowymi, dlatego że my prowadząc swój PR bardzo chcemy, żeby pisma modowe pisały o naszych projektantach, żeby wrzucały packshoty produktów, które są u nas. No i wiadomo, że jeżeli, nie wiem, ktoś w wydawnictwie konkurencyjnym do Burdy chciałby źle nam życzyć, to mógłby nie umieszczać takich zdjęć. Natomiast na razie nie widzimy, żeby tak się działo i raczej styliści to jest trochę oddzielny dział od części biznesowej, ale to była jedna z wad, które rozważaliśmy. No i druga wada lub zaleta, która może wystąpić przy takim inwestorze jak Burda, to jest co się dzieje w kolejnej rundzie finansowania, dlatego że no, z jednej strony zaletą może być to, że Burda, jeżeli nam wszystko będzie dobrze szło, po prostu będzie chciała dokupywać kolejne pakiety udziałów i inwestować w spółkę. Natomiast jeżeli na przykład, nie wiem, jakoś by nam się nie układało albo coś by było nie tak i szukalibyśmy poza Burdą, chcielibyśmy zdobyć inwestora finansowego, no to dla takiego inwestora finansowego obecność takiego wydawnictwa może być jakimś problemem, może to tak jakby trochę utrudnić negocjacje na początku, natomiast to też na razie nie widzimy tego i utrzymujemy kontakt z tymi funduszami, z którymi rozmawialiśmy na początku i nikt raczej, znaczy wszyscy są nadal zainteresowani rozmową z nami i nikt nie mówi, że to jest problem. Także to się jeszcze okaże, czy to jest wada, czy zaleta. I teraz ja w kilku słowach, może w kilku zdaniach, chciałem wam powiedzieć o tym, co w naszej firmie się zmieniło, od kiedy pojawił się inwestor strategiczny, czyli Burda International. Po pierwsze, siłą rzeczy musieliśmy uporządkować całą naszą firmę. Współpraca z dużym niemieckim koncernem wymaga produkcji dużej ilości Exceli i dużej ilości papieru. Trochę się tego obawialiśmy. My się bardzo generalnie bronimy przed wszystkim, co nam się kojarzy z korporacją. Okazało się, że wcale nie jest to takie straszne, jak nam się wydawało, że będzie. I tak naprawdę pozwoliło nam to bardzo ustrukturyzować pracę i no i znacznie wiemy znacznie lepiej, co się dzieje w naszej firmie teraz. Dostaliśmy też takiego kopa motywującego nas do zmian. Stwierdziliśmy, że skoro Burda International postanowiła w nas zainwestować, to wypadałoby
coś zrobić z naszą firmą, która zaczęła bardzo szybko rosnąć. Mówiłem wam, że zarząd Burdy przyjechał do niewielkiego biura na Mokotowie. Teraz jesteśmy w domu, zatrudniamy, jest nas 17 osób. I przez większość czasu naszą firmą zarządzaliśmy z Michałem sami. To znaczy wszystkie strategiczne decyzje również na średnim poziomie podejmowaliśmy we dwóch i my byliśmy właściwie głównymi menedżerami. Teraz postanowiliśmy podzielić firmę na departamenty i zatrudniliśmy menedżerów średniego szczebla. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, dlatego że po pierwsze mamy znacznie więcej czasu na tak zwany business development i zarządzanie strategiczne, ale też dlatego, że bardzo fajnie jest oddawać możliwość zarządzania częścią przynajmniej firmy osobom, które się na tym znają i widzieć, że robią to dobrze. Rozwinęliśmy również zespół. Zatrudniliśmy osoby, na które do niedawna jeszcze nie byłoby nas stać. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego ruchu i to, co mówił wcześniej Radek, że ludzie to jest naprawdę bardzo istotna rzecz. I u nas pojawiły się osoby, które przyszły z rynku i znają się bardzo dobrze na tym, co robią. To, czego nie wiedzieliśmy, to, że osoby, które zatrudniliśmy wcześniej i które są z nami od początku, mogą nie do końca akceptować te zmiany, które wprowadzamy i zupełnie nie spodziewaliśmy się tego, że wielu naszych pracowników, którzy byli z nami od wielu miesięcy, bo w naszym przypadku trudno mówić o latach, może mieć z tym trochę problem. Dlatego jesteśmy właśnie na etapie przeprowadzania tych zmian i wprowadzania dużych zmian w naszej organizacji. Mamy nadzieję, że to wszystko wyjdzie w firmie na lepsze. Na razie póki co na to wygląda. Dostaliśmy też bardzo fajny insight w branżę modową i wydawniczą. Branża modowa to jest coś, z czym nie mieliśmy zupełnie do czynienia wcześniej. Ani ja, ani Michał nie interesowaliśmy się specjalnie modą, nie zajmowaliśmy się modą i trudno powiedzieć nawet, żebyśmy czytali prasę modową. Dostaliśmy to, czego zgłębienie zajęłoby nam bardzo długo. Dostaliśmy wiedzę na temat tego, jak działa rynek prasy modowej, dostaliśmy wiedzę na temat tego w ogóle, jak działa rynek mody. Mamy też dostęp do ekspertów, którzy mówią nam, jak ten rynek z dużym prawdopodobieństwem będzie wyglądał za rok, za dwa, za pięć. W naszym przypadku to jest bardzo cenne, bo staramy się patrzeć do przodu. Również bardzo fajne jest to, że nasz inwestor i osoby, które reprezentują tę firmę, jest bardzo otwarty. Michał mówił, że w tej chwili właściwie wszystkie duże wydawnictwa poszukują sposobu na konwersję z prasy tradycyjnej, papierowej do internetu. My również bierzemy udział w tym wyścigu, my również poszukujemy tego modelu, testujemy różne rozwiązania, rozmawiamy o tym bardzo dużo. Pewnie pierwsi, którym się to uda, będą bardzo bogaci. Wątpię, żebyśmy byli to my, ale mamy nadzieję, że dołożymy jakąś cegiełkę w tym wyścigu. Kolejna rzecz to networking. Dzięki Burdzie mamy dostęp do naprawdę najlepszych ekspertów z naszej branży. Spotykamy się z osobami, do których myślę, że nie udałoby nam się dostać. Zarządzają biznesami wartymi miliardy euro. Mamy dostęp do najfajniejszych konferencji w Europie. Jeździmy właściwie tam, gdzie chcemy. Niedawno pierwszy raz byliśmy na DLD. To jest konferencja organizowana nomen omen przez Burdę w Monachium, uznawana za jedną z bardziej, może nie tyle prestiżowych, co z ważniejszych po prostu konferencji technologiczno-networkerskich w Europie. I to naprawdę robi wrażenie. My byliśmy tam pierwszy raz i zrobiło to nas ogromne wrażenie. Spotkaliśmy się z osobami, które mieliśmy wrażenie po tym, że te dwa dni spędzone w Monachium są warte co najmniej kilka miesięcy naszego główkowania i naszej pracy. To również networking modowy. Poznaliśmy właściwie większość redaktorów naczelnych pism modowych z Europy. Także tutaj to jest bardzo istotne. I jeszcze coś, o czym pewnie niewiele się mówi, to takie poczucie bezpieczeństwa. To poczucie bezpieczeństwa polega na tym, że nie musimy z miesiąca na miesiąc martwić się tym, czy będziemy mieli pieniądze na to, żeby zapłacić naszym pracownikom, bo wiemy, że przez najbliższe miesiące będziemy mieli na to pieniądze i możemy spokojnie zająć się rozwojem biznesu, zastanowić się nad tym, jakie rozwiązania będą najlepsze, sprawdzić te rozwiązania, zweryfikować je w akcji i zobaczyć, i dać sobie czas, miesiąc, dwa na to, żeby faktycznie rynek też i klienci mogli je zweryfikować. Od nas to tyle.